W pierwszym czytaniu usłyszymy fragment z księgi proroka Izajasza, tej części tej księgi, którą nazywamy księgą pocieszenia. Usłyszymy czwartą pieśń sługi Jahwe. Usłyszymy dialog, jaki Bóg prowadzi z królami i narodami, ukazując swojego sługę, którego wywyższy, wyniesie, który zwycięży. Ale narody i królowie nie rozpoznają w słudze zwycięzcę, ale przegranego, pohańbionego. Oto tajemnica niezrozumiana dla ludzkości. Władca, który przyjmuje postać sługi. Oto ten, który jest źródłem całego piękna. Ten, który jedyny jest uroczy. Całe to piękno stracił. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Odpowiedź jest tylko jedna. Ten, który powiedział kocham aż do śmierci, potraktował te słowa niesamowicie poważnie. To Bóg kocha każdego z nas aż do śmierci. Oto dialog, który prowadzi Bóg z narodami, które nie pojmują tajemnicy Krzyża Chrystusa. Te wszystkie znaki i symbole, które zostały opisane 6 wieków przed narodzeniem Chrystusa, znajdują swoje wypełnienie w Jezusowym krzyżu. Posłuchajmy. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu
i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże. Jezus jako pobożny Żyd znał wiele psalmów na pamięć. Mamy pewność, że tymi psalmami również modlił się, umierając na krzyżu. Jednym z takich psalmów, które odmawiał, był psalm 31, którym za chwilę będziemy się modlić. Z tą jedną różnicą, że Jezus ten psalm zmienia. Dodaje do tego psalmu jedno słowo, którego w oryginale nie ma. W Twoje ręce powierzam ducha mojego. Jezus mówi, Abba. W czarnej godzinie męki, cierpienia, Jezus cały czas Boga nazywa Ojcem. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarłym. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. List do Hebrajczyków ukazuje Chrystusa jako jedynego prawdziwego arcykapłana, tego, który łączy jedna ludzkość, która się pogubiła z Bogiem. Jedna przez swój krzyż, przez śmierć na krzyżu. Usłyszymy słowa, że Bóg wysłuchał modlitwę Jezusa. Jak to? Przecież umarł na krzyżu. Często myślimy, że Bóg spóźnia się ze swoją interwencją, kiedy się modlimy. Zazwyczaj 3 dni. A potem okazuje się, że zawsze przychodzi na czas. Czytanie z listu do Hebrajczyków.
mając arcykapłana wielkiego, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trwajmy mocno w wyznaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto Słowo Boże. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie Jego. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz wtedy, zebrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na Niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Rzecze im Jezus: Ja jestem. A stał też z nimi Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł: Jam jest,
cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Spytał ich wtedy znowu: kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa! Powiedział Jezus: powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie im odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzekł tedy Jezus Piotrowi: schowaj miecz swój na miejsce, czyż mam nie pić kielicha, który mi podał Ojciec? Kohorta tedy i trybun i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali Go. I przyprowadzili go najprzód do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem tego roku. Kajfasz wtedy właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odzierną i wyprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca odzierna: ty, ty jesteś spośród uczniów tego człowieka. On mówi: i stała czeladź i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było i grzali się. A był z nimi i Piotr stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus: ja jawnie przemawiałem przed światem, uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi, i nic nie mówiłem potajemnie. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc:
Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi. Odpowiedział mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, co było złego, udowodnij. A jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy: czy ty jesteś bliżej jego uczniu? A on zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho: czy ja nie ciebie widziałem z nimi w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet kur zapiał. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat do nich i rzecze: co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc: gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go do mnie. Rzekł im tedy Piłat: weźcie go wy i osądźcie go według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi: aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy też inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat: czyż ja jestem Żydem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi biliby się, żebym nie był wydany Żydom. Lecz teraz nie stąd pochodzi moje królestwo. Rzekł mu tedy Piłat: w
więc Tyś jest Królem. Odpowiedział Jezus. Ja jestem Królem. Jam się na to narodził i na to na świat przyszedłem, aby prawdzie dać świadectwo. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mojego. Mówi do niego Piłat. Cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im. Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na Paschę. Chcecie więc, a wypuszczę wam króla żydowskiego. A wszyscy wołali znowu mówiąc. Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował. A żołnierze uplutłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. I podchodzili do niego mówiąc. Witaj nam, Królu Żydowski. I bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich. Oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie. I rzekł do nich. Oto człowiek. Gdy go ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc. Im Piłat. Weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi. Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się przestraszył i wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa. Skądże ty jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat. Nie mówisz do mnie, nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę wypuścić cię na wolność. O
odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z wysoka. Dlatego ten, który mnie wydał tobie, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali, mówiąc: Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwieli Tostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I rzekł do Żydów: Oto król wasz. A oni zawołali: Precz, 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 precz z nim, precz, precz z nim. Uszyduj go. Rzecze im pi. Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: Nie mamy króla, jeno cesarza. Wtedy więc wydał im go na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które się nazywa Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też i napis i umieścił nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: Odpowiedział Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej, i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana.
Mówili tedy jeden do drugiego. Się wypełniło pismo, które mówi: podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka Jego i siostra matki Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej: nie, oto matka twoja. I od tej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. A było tam postawione naczynie napełnione octem, a oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Jezus zaś, gdy skosztował octu, powiedział: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie pozostały na krzyżu, albowiem on dzień szabatu był uroczysty, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli tedy żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli.
Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł, był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przyprawy z miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest zwyczajem grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowali, był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nigdy jeszcze nie był złożony. Tamtedy z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli Jezusa. Liturgia dzisiejszego dnia prowadzi nas w taki sposób, aby skupić nasze myśli i nasze spojrzenie na krzyżu. Wielu ludzi może pomyśleć, że jest to pewna przewrotność, a nawet skandal, aby taką czcią otaczać narzędzie śmierci, cierpienia, porażki i hańby. Tymczasem krzyż jest znakiem o wiele głębszym i większym, niż nam się wydaje w pierwszej chwili. Z całej tej męki Jezusa według świętego Jana, która przed chwilą była tak pięknie proklamowana, ogłoszona nam, chciałem wyciągnąć tylko jedno słowo. Niewinne słowo. Ogród. Tylko święty Jan to zauważa. A w miejscu, w którym go ukrzyżowano, był ogród. Bardzo stara tradycja mówi o tym, że Set, trzeci syn Adama i Ewy, po śmierci swojego ojca na jego grobie zasiał nasiona, które pochodziły z ogrodu Eden. Drzewo na krzyż, według tej tradycji, zostało wzięte właśnie z drzew zasianych przez Seta. Otóż jesteśmy w ogrodzie, bo Ewangelia nie opowiada jakiejś historii z przeszłości. Ona czyni nas uczestnikami tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Jesteśmy w ogrodzie, do którego po grzechu Adama człowiek nie miał wstępu. Jesteśmy w ogrodzie, w którym cała historia ludzkości się zaczęła. Jesteśmy na nowo w ogrodzie, aby na nowo spotkać się z Bogiem. Bogiem, który chce odsłonić przed nami piękno swojej miłości. I pod drzewem rajskim, pod drzewem krzyża
możemy zobaczyć, kim jest i jaki jest Bóg. Najpiękniejszy spośród synów ludzkich, posiadający cały blask i urok, został całkowicie oszpecony i tego blasku pozbawiony. A kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę, przyciągnę wszystkich do siebie. Tam jest greckie słowo, które mówi o atrakcyjności. W życiu spotykamy czasami kogoś, kto jest dla nas atrakcyjny, kto jest dla nas pociągający. Taki jest Bóg. Bóg jest dla nas pociągający swoją miłością, zachwycający tym, jak On nas kocha. W krzyżu my nie adorujemy cierpienia, w krzyżu adorujemy miłość. Nic nie zatrzyma mojej miłości do Ciebie. Nic. Ani cierpienie, ani Jego nieuchronność, ani Jego realna perspektywa. Nic. Cokolwiek i jakiekolwiek by to było, chcę i będę Cię kochał, mówi Bóg. Ból nie zatrzyma mojej miłości. Nie ma nic piękniejszego niż gotowa na zranienie bezwarunkowa miłość. Taki jest Bóg. I to jest Chrystus właśnie. I dzisiaj mamy uklęknąć przed takim Bogiem. Jak przed takim Bogiem, który tak kocha, nie klękać. Który kocha do tego stopnia, że jest w stanie zatracić samego siebie, abym ja mógł żyć. Który jest w stanie stracić własne życie, abym ja to życie mógł posiąść. Ale nie mamy tylko adorować krzyża. Krzyż jest przed nami postawiony, abyśmy w nim naszymi oczami ujrzeli drzewo z Edenu, drzewo z raju, drzewo życia. Adoracja ma w nas rozbudzić głód. Głód prawdziwego życia. Ona ma powodować w nas pewną skrutację, ma zadawać pytanie, co jest w stanie Ciebie nasycić, żeby Twoje życie, życie śmiertelnej istoty miało sens. Patrząc na tak kochającego Boga, patrząc na drzewo życia, chcę powiedzieć, chcę żyć jak Chrystus. Chcę być jak Chrystus, chcę umieć kochać jak On, chcę umieć przebaczać jak On, chcę umieć być dobry jak On. Dlatego każdy z nas dzisiaj jest zaproszony, aby podejść do drzewa życia, do krzyża i zobaczyć, że to drzewo ma na sobie owoce zdatne do spożycia. Owoce, którymi możemy się nasycić, nakarmić, możemy je spożyć. W całej adoracji krzyża chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że ja tym owocem, którym jest ciało mojego Boga, mam nakarmić swój głód życia. Bo każdy z nas, jak tutaj jest, jest głodny prawdziwego życia. Życia, które ma sens. W centrum dzisiejszej liturgii jest krzyż, ale w centrum życia każdego z nas, w centrum życia mojego i Twojego też jest krzyż. Krzyż jest największym znakiem nadziei, że nawet to, co się wydaje bezpowrotnie stracone, takim nie jest. Krzyż jest największym znakiem nadziei, bo tylko Bóg potrafi spowodować to, aby porażkę przemienić w zwycięstwo, słabość w siłę, hańbę w chwałę, śmierć w życie. Taki jest Bóg. Bóg w swoim krzyżu wchodzi w zwycięsko w ten świat, w którym nie było dla Niego miejsca. I ostatecznie w tym świecie nie ma miejsca, z którego można byłoby Boga wykluczyć. Oto zostanie nam ukazane drzewo krzyża, drzewo życia. Jesteśmy do Niego zaproszeni, aby do Niego podejść i się nasycić, abyśmy byli żywi, aby życie było w nas.
Amen.